Znaczy na pewno, mieliśmy postawiony cel, żeby zdobyć 3 punkty, taki główny. No i przede wszystkim mieliśmy pomysł na to spotkanie. Szkoda, że nie udało nam się znowu zagrać na zero, ale cieszy na pewno to, że strzeliliśmy 1 bramkę więcej niż przeciwnik. No i z tego na pewno możemy być dumni. Świetny ten moment, gdy straciliście bramkę na 1-2 i Siergiej odpowiedział błyskawicznie. No tak, trener chciał z ławki, żeby nie cofać się, no bo popełniliśmy już ten błąd wcześniej w sezonie, że cofnęliśmy się, straciliśmy bramkę i dalej cofaliśmy się, staraliśmy się bronić w wyniku. Dzisiaj zagraliśmy troszkę inaczej, mimo straconej bramki. Dalej szliśmy do przodu, dalej liczyliśmy na swoje sytuacje, staraliśmy się przeszkadzać w Wiśle zdecydowanie wyżej niż w poprzednich spotkaniach. No i to przesło efekt, no bo strzeliliśmy bramkę, a pomimo tego tak naprawdę jeszcze mieliśmy z 1-2 sytuacje, żeby móc jeszcze to prowadzenie podwyższyć. Napracowaliście się chyba jak mało kiedy w tym dzisiejszym meczu. Znaczy, no w każdym razie się staramy, ale dzisiaj na pewno ta wiara w zwycięstwo była ogromna, szczególnie, że spotkanie ułożyło się zdecydowanie pod nas. Graliśmy konsekwentnie, w 25 czy 30 minucie już prowadziliśmy 2-0, daliśmy Wiśle, żeby zaczęła grać, my troszkę cofnęliśmy się, żeby odpocząć, no i okazało się, że ta taktyka przynosi dobry efekt. Pytaliśmy o to również Bartka Rymaniaka. Jest oddech po tych 3 punktach? Zdecydowanie i cieszę tutaj też, że pobiliśmy rekord klubu, jeżeli się nie mylę, to 10. spotkanie bez porażki. No szkoda, że nie przyszli dzisiaj nasi kibice, no bo na pewno tak efektowne zwycięstwo w naprawdę dobrym stylu, mi się wydaje, mogłoby zrobić wrażenie, ale mimo wszystko nie będziemy patrzyli w tym kierunku. Mamy jeszcze przede wszystkim kilka spotkań do końca i chcemy znowu punktować. Ale był doping momentami, słyszeliście go pewnie. Tak, był bardzo fajny doping i chwała tutaj kibicom za to, że przyszli, bo myślę, że dwie trybuny boczne były prawie zapełnione i czuć było to wsparcie. Natomiast no, są jakieś tutaj jeszcze sytuacje boczne, że kibice nie przyszli, no szkoda. No myślę, że na pewno się zobaczyliby dobre widowisko. Bardzo kilku takich akcji w pierwszej połowie, nawet trener nie bił wam brawo po tych akcjach szybkich z pierwszej piłki. No tak, no mówię, no to musiało w końcu przynosić efekty, my to trenowaliśmy już bardzo długo. Wydaje mi się, że w każdym spotkaniu można by znaleźć 1-2 takie akcje w naszym wykonaniu, ale dzisiaj zdecydowanie było ich jeszcze więcej. No może też ten przeciwnik, który przyjechał i był zdecydowanym faworytem tego spotkania. Nie wiedzieć czemu, zawsze w każdym spotkaniu mówi się o Koronie jako o zespole słabszym. Wydaje mi się, że my pokazaliśmy, że nie powinno tak być, tym bardziej, że ta pasa mówi sama za siebie. A pytałeś Arama, co z jego urazem? Nawierzcie po meczu? Czy mieliśmy rozbieganie po meczu i nie widziałem żadnego urazu. Biegał z nami wszystkimi. No widocznie w trakcie meczu gdzieś dostał na tyle poważnie, że nie mógł kontynuować gry, ale na pewno nie jest na tyle poważny, żeby nie mógł na samym spotkaniu wystąpić. Jak teraz podchodzić do tej sytuacji w tabeli? Z jednej strony jesteście liderami tej drugiej 8, ale z drugiej tylko albo aż 5 punktów przewagi na stronę spadkową. Znaczy chyba jeszcze nam 1 punkcik do Wisły brakuje, żeby być... Nie? Tyle samo jest. Tak, tyle samo mamy? A, no to nawet nie spojrzałem dokładnie. No nie mówię, no nie można spocząć na laurach, no bo już widmo dołu tabeli było dość wysokie przed tym spotkaniem, zespoły z końcówki wygrywały i ta przewaga zmniejszyła się bardzo, chyba do 2 oczek tylko. No dzisiaj już mamy tą pozycję zdecydowanie lepszą, ale jeszcze są 3 spotkania i wydaje mi się, że jedziemy teraz do Bielska, no i dalej gramy o 3 punkty. Na pewno zespół, który jest w kryzysie, któremu było bardzo blisko do wejścia do 1-8, walczą w każdym meczu o punkty. Nie układa im się to, no i my jedziemy, niestety zrobimy wszystko, żeby ich dobić, żeby z nami też nie zapunktowali. No tak, no zgadza się, wygraliśmy spotkanie nie byle z kim, bo z Wisłą Kraków, która w tym dodatkowym jakby sezonie bardzo dobrze sobie się spisuje pod wodzą Dariusza Wdówczyka i każdy zespół miał z nią problemy, a my dzisiaj postawiliśmy się godnie Wiśle i myślę, że zasłużenie wygraliśmy i byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem od Wisły. Bartek, jakie elementy decydowały o tym, że Korona ma 3 punkty? Wydaje mi się, że od początku było widać, że my bardziej chcemy wygrać ten mecz i byliśmy od początku zespołem i każdy sobie pomagał na boisku, a to jest najważniejsze i to dzisiaj przyniosło efekt. Świetna gra w defensywie i twoja świetna gra dzisiaj. Liczy się dobro zespołu, fajnie, że zespół pokazał charakter. Pokazał, że to, że od chyba bodajże 9 czy 10 spotkań nie przegraliśmy, to nie jest przypadek i my nie zadowalamy się tylko utrzymaniem, tylko walczymy o jak najwyższe miejsce w tej dolnej 8. Jest oddech po tych 3 punktach? No tak, no widzieliśmy jak się mecze ułożyły i delikatny oddech jest, ale tak mówię, w piątek już kolejny bardzo ważny mecz pod Beskidziem i trzeba się już o tym meczu jak najszybciej zapomnieć, bo nie ma co wpadać w jakiś samozachwyt, bo
bo fajnie wygra z Wisłą, ale tak mówię, trzeba już zapomnieć i czas przygotować się do meczu w Bielsku-Białej. Sporo zdrowia Was ten mecz kosztował, było widać zwłaszcza w końcówce, że jednak wybiegane to spotkanie i momentami gdzieś tam trochę chyba już sił brakowało. No tak, no widać, to już jest 35. kolejka, 304. kolejka i to zmęczenie się nawarstwia trochę, ale tak mówię, my jesteśmy zawodowcami i musimy się do każdego meczu przygotować jak najlepiej i wydaje mi się, że nie tylko my siedzieliśmy trochę pod koniec fizycznie, Wisła też miała duże problemy i wygrał lepszy. Wrzuciłeś chyba Gerię w grę dzisiaj wyjątkowo, bo nie, zupełnie sobie nie pograła, a tam w środkach nie przebierałeś w kilku sytuacjach z nim. No tak, no na boisku nie można patrzeć, czy na wszystko koło się gra, trzeba wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Ja dzisiaj starałem się zablokować tą prawą stronę i mam nadzieję, że nie było źle.